Czerwone? Czerwone. Czerwone, dobra. To zanim zaczniemy testing jakiegoś dziwnego jedzonka, no. To musimy sobie... Znaczy, tu, ta pani bardzo śpiąca jest, a dzisiaj nie mamy jest jeszcze... Mamy dzisiaj jeszcze filmy do obejrzenia, także... Jeden chyba, nie? No jeden, tak. Także specjalne wsparcie dla... O proszę, o proszę! Tak właśnie, dlatego nie chcemy takiego efektu, więc tutaj dla mojej bułeczki będzie 50 gram argentyńskiej yerby, yerba mate CBS E Cuyanas. Cuyanas. Także... Cuyanas. Słucham? Badam, je chyba się tak... Tak? Mhm. W każdym razie leci cała paka dla ciebie. Nie mój się, jest tylko pesus. Co? Trochę yerby na bok wyleciało. O, przesadziłem. Jest prawie po sam ten. Ale będzie siekiera. No. Ja dzisiaj masz... Aż sobie rękę oplułem. No, dzisiaj masz... Tak, dzisiaj masz ogólnie już pozamiatany sen. Także do zobaczenia jutro nad ranem. Druga porcja cię będzie czekała. Będzie parza usta? Będzie? Parza usta, powiedziałaś? Myślę, że zasnę. Dobra, także jest ogólnie, no rzeczywiście, nie no, 3/4, no 3/4. 3/4. Także tak, to na razie zostaje, to możemy już zamknąć, nie będzie nam tutaj nic potrzebne. Mhm. Póki co. Siubda lub. Od razu mamy strugaczkę do skóry, dwa w jednym, z krawki. Tam z tyłu tak się blokuje. Wiem, ścięgna. Wow. Nie jestem dumny z tego zakupu. W życiu bym go drugi raz nie powtórzył. Ale robi wrażenie, nie? Słowa. Dobra, odkładamy, bo nam światło ginie powoli. Mamy tu jeszcze światło, tutaj troszkę będzie jeszcze dobrze. Okej, czekaj, wytrząsę ci yerbę chociaż troszkę i tak to się przylepi. Ale tak. Zresztą w sumie to... Nie no, w sumie muszę to nad wodą robić, bo muszę rękę płukać. Dziwnie pachnie. Super. W sensie ładnie. Czy już mamy produkt na naszym stole operacyjnym? Ja mam już w rękę, tak. Dobra. Mam nadzieję, że nie próbowałeś tego nigdy. No raczej ja mało rzeczy próbuję, więc... Dobra. Pokażmy. Co my tu mamy? W sensie ja sobie przykucnę. Może jeszcze historia wstępna. O, czekaj. Kilka miesięcy... A, tak. Już. Mieliśmy już kiedyś robić to na każdym spotkaniu... W Toruniu to już było kupione. A, tak. To już było w Toruniu. Na Toruniu, no. A tam mieliśmy warunki takie bardzo nie... Tak. Kiedy był Toruń? Nieeleganckie. Nie wiem, kiedy był Toruń. Bo czas dziwnie płynie ostatnimi czasy. Można zobaczyć? Kasztany pan jadł? O, kurczaka. Jadł pan? To jesteś pewna, że to jest dla ludzi, bo to jest pandę widzę. Dla pand i dla ludzi. Kasztany jadalne, ekologiczne. Organic chestnut. Organic chestnut. Okej, okay. Shenli, skąd masz chińskie? Ja miałem chińskie jajko, ty masz chińskie kasztany. Skąd masz? Kasztany jadalne w łupinach. Mam wygrzybywać je? No. Polecany do mięs białych i dziczyzny, sałatek oraz jako przekąska. Sekret ich charakterystycznego smaku tkwi w kompozycji nuty słodkawej, mącznej z lekko orzechową. Producent Chengde Chenli Food Company Limited China. Kasztany jadalne gotowane na parze. Wartość energetyczna 170 kalorii. Tłuszcz, w tym tłuszczowe nasycone. Cukry, białko. Nieważne, jeśli opakowanie jest spuchnięte, produkt nie nadaje się do spożycia. To jest spuchnięte. Nie jest spuchnięte. To jest spuchnięte. Nie. Krople wewnątrz opakowania nie są wadą produktu, ani nie świadczą o pogorszeniu się jego jakości. Opakowanie nie jest przeznaczone do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
No ja chyba chcę już otworzyć. No to... Powiem ci, że bardzo się podoba. No, bo... Jest... Widzisz, wszystko ma swój dobry moment. Jest chińskie, ale widziałam, że jest ten znaczek, że jest ekologiczna produkcja, więc... Non-EU. Nie europejskie. Czy będziemy mieli włochate kasztany? Nie. A czemu one są włochate? No bo jakaś to jest odmiana? Nie, to się ściąga tą warstwę i potem zostaje. Ale takie... my mamy kolczatki w Polsce. No tak. A oni mają włoski? A nie wiem, może po prostu takie przedstawienie. Nie wiem. Ej, odpakuj. Ty, proszę. Nie, ja nie mogę twojego produktu, ja jajka odpakowałem, chińskie. Au. Nie chcesz sobie tutaj może gdzieś z boku? Nie. Wszystkie krzesełka niestety mamy pozajmowane, jakby ktoś nie widział, jak to wygląda od tej strony, to wygląda tak. Pokój jest... zresztą, Boże, no poprzedni cringe vlogu było. Jaki zapach jest tego? Kurczę. Oj! Cio nie, pachnie fajnie. No. Uf. No, starałam się. Ale jest koszerne. Co to znaczy? No, że Żydzi mogą zjeść i jest halal, czyli ci Arabowie też mogą. Dobra, bo to jest pewnie tak... Nie chcę cię martwić. Co? Ale chyba widzę mech na tym. My nie mamy talerzyków tutaj nigdzie. To jest takie... To nie mamy talerzyków, a to jest mój ręcznik, którym się ja wycieram. Ja już... Super. Czekaj. Musimy improwizować. Jak mózg. Czekaj. Na chusteczkę. Na papier, wiesz? Wezmę. To nie jest mech, to jest takie futerko. Nie ma to jak zjeść z papieru toaletowego. Ja tu mam ręcznik ten do stóp, ale on... No nie, bo on na ziemi był. Jeść z papieru toaletowego albo z ręcznika na nogi. Urwałem tyle, może to wewnętrzna strona będzie lepsza. Co? Ja też mam wziąć jeden? Tak. Muszę go rozpakować. Jak mózg. Ej, on się klei. I mam błonkę w ogóle jakoś taką. Co tu jest? Śmieszne. Czapeczka. A mój jest mokry, jeszcze to, świeży. To dobrze. Ja mam nadzieję, że to jest zjadliwe. No na pewno będą lepsze niż jajka twoje. Ej, moje jajko wcale nie było takie złe, bo smakowało jak jajko. Ogólnie jest dziwne, jest mokry. Jak bub. Światło nam ogólnie znika. Lubisz bub. Tak, chyba w ostatnich sekundach się w ogóle mieścimy, jeżeli chodzi o film. Jeżeli się w ogóle zmieściliśmy. Wow, ja sobie to wyczepię, ten ręcznik. A. Następny film robimy na twoim łóżku. Dobrze, przepraszam. Ja, okej, dobra. Jak to jest, że ja zrobiłem bez niczego, a to ty masz 10 tysięcy okruchów. A ty już go rozłupałaś całego. Otworzył się sam. Uwaga, gryzę. Albo ty najpierw. Patrz, ale tak idealnie. Pik. Dobra. Proszę o konsumpcję. Dziwne. Dobra, uwaga, teraz ja. W ogóle do niczego niepodobny. Takim dłutem. O kurde. Taki... Słuchajcie, jak czekolada. Mm. W sensie konsystencja jak Michałek. Tak. Konsystencja jak Michałek, jak te cukierki takie z orzeszkami w środku. Mm-hmm. Ale w smaku są takie... Delikatnie słodkawy. Mączysty rzeczywiście. Mhm. Ale jest naprawdę spoko chyba. No. Powiem wam tak. Jak niedobry cukierek. Taki najtańszy ze zleżałej czekolady, która aż w ogóle dziwne smaki zaczęła produkować. Ale to jest smaczne nawet. No. Spodziewałem się gorszego smaku. A jak sobie wyobrażam, że to są cukiereczki, to jeszcze lepiej smakuje. No to proszę bardzo. Jemy? Jemy. Nasza kolacja dzisiaj. No może jednak nie. Mamy jechać ze sklepu. Jechać ze sklepu, tak. Może coś tam się powiem naprawdę, jest ciekawe w smaku i nie jest złe. No nie jest złe. Chyba lepsze od jajka nawet. Zgnitego. Nie. Jest słodkie. Mhm. Delikatną nutkę ma słodkości jaką. Mhm. Słuchajcie, to naprawdę jest spoko. Nie wiem do czego to porównać. A ja zrobię zdjęcie na Insta. Dobra. Kasztany jadalne. Ej, spoko to jest. Udało się.
Bułeczka moja czekała z tym ogólnie miesiącami, bo albo nie mieliśmy światła dobrego w pokoju. Albo ochoty. Ups. Albo humoru nie było, a czy humoru? No po prostu nie było klimatu jakiegoś takiego. Albo nie mieliśmy stołu, albo teraz stołu nie mamy, na łóżku jemy. Ale spali się w ogóle czerwone? Tak. Dobrze. Naprawdę jest smak. Pierwsze co mi się uderzyło ten to właśnie konsystencja taka mączkowa, co ty powiedziałaś, to mi się skojarzyło z tym, że to jest jak Michałek. Cukierek Michałek i słodkie jest nawet. Mhm. Wygląda jak mózg. Trochę. Nie? Trochę tak. Taki bardzo prosty, że nie pofałdowany jeszcze. Ten smak. Na końcu języka mam do czego to porównać i nie wiem do czego. Chyba smak kasztana jadalnego po prostu. Nie, ja nigdy nie jadłem kasztanu. Ale ej, bo nam już się kończą. Zostało tylko 4. Te zdjęcia jeszcze chciałbym zostawić jakieś. No to... Dobrze. 3 zostały tam w środku. Dlatego zjemy nas pół. Mhm. Wygląda jak rycerz. W środku tylko mu oczy da robić. I ej, no oczy mu społkować, takie zrobić i wygląda jak rycerz. Dobra, panie rycerzu. Zjemy twój mózg. A zobacz, z jakimiś włosami jest. Łupka. Jest smaczne. No. Nie tak smaczne, żeby szukać raz i drugi raz, tak, ale co jakiś czas można spoko zjeść. Ciekawe, to jest zdrowe chyba, no nie? Bo to... Myślę, że tak, no. Musisz chyba połowę ugryźć. Nie, to tak się w serce... Ja widziałem, miałem połowę na łóżku. A no, rzeczywiście. Ej, jest całkiem niekiepsko. Jakie ciekawe. Trzymaj mniejszy. Trzymaj coś bardziej. Nie. Nie jestem. Ej! Dawaj. No nie ma. Nie jestem w stanie tego porównać. Jakimś owocem? Jakimś warzywem? Nie. Jest delikatny smak i delikatny taki bardzo wyblakły smak, jakby właśnie czekolady Michałka. Ale to jest tak wyblakłe, ale czuć, że to jest słodkie, no nie? Mhm. Tu nam piszą, że lekko orzechowy. Nie wiem, czujesz orzechy? No to jest tak teoretycznie. Cóż, nie. Orzecha nie. Nie. Nie, nie ten. No mówię, najbardziej najbliższe to jest właśnie Michałków. Po prostu ręce sobie umyję. I ile mamy tu temperatury? Mamy... Wow, bo mi nam 60 temperatura spadła. To taka jest dolna. Taki osad w tej wodzie. Niefajny. Dobra. Ale rura. Spoko? Spoko rurka? Tak. Tak? Na makaron takie do wyławiania. Ale ci piękny pudyń zrobiłem z jerby. O Jezu, ale tam jest siekiera na dole. Cicho, aż mi kości chrupią. Chrupaczą. Chrupaczów. Bon appetit, seniorita. A co wiecie na razie, no nie? Nie. Będziesz sobie trzymała? Tak. Lubisz tak, no nie? W sensie, no te, tak. Trzymać. Ja też lubię. Serio, naprawdę lubię ten. Jest coś takiego bardzo... Pokaż. Pachnie ładnie, tak ziołowo. Bardzo ładnie, no. A ja mam problem z określeniem... Czujesz? Nie wiem. Znam ten... chciałem powiedzieć zapach. No nie, no znam. Na zioła. Tak. Także spoko, no nie? Mhm. Nie ma tragedii moim zdaniem. Także to jest nasza druga rzecz, nie trzecia rzecz. Próbowaliśmy różne owoce,
Nie. Jeden owoc, ten. Kiwano. Kiwano, tak. Fajny, fajny. Mhm. Jajko stęchłe, kilkumiesięczne, dzbuk chiński, tak, z podziemi. I teraz kasztany chińskie. Trzy rzeczy. A nie było czegoś jeszcze po drodze? Chyba nie. Mhm. Mi się kojarzy. Także słuchajcie, w sumie tyle. Instagramy inne sobie już zostawimy, bo jak sobie ostatnio właśnie oglądałem i patrzyłem, jak zdjęcia sam robię na cringe vlogu, to ja pomyślałem, chyba to jednak było niespoko, ale no nie miałem po prostu, że tak powiem. Mhm. Są jeszcze jeden. Ja trzy, ty zero, dobra? Proszę? Trzy na pół. Żartuję. Także tak, śmieszne takie. W sumie otworzę jednego. Ten jest taki typowy mózg, no nie? Zaszły hipopałdowany. Wow. Jest całkiem spoko. Móżdżek. No dobra. Teraz muszę ręce umyć. I teraz właśnie by się przydało GoPro Stop Recording, ale nie włączyłem aktywacji głosowej chyba. No może ja chyba coś nacisnę.